Witam Państwa w czwartek, 18 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu argument baseballowy, poszukiwania Jakuba i jasełka dla babci. Jakub Budak, zapraszam na wiadomości. Do nietypowego incydentu doszło wczoraj przy ulicy Beldona. 36-letni kierowca Seata Ibizy został zaatakowany przy użyciu kija baseballowego. Agresorem okazał się 29-letni kierowca Volkswagena Passata, który rozładował swoją wściekłość, atakując innego użytkownika drogi publicznej. Powodem ataku było zwrócenie uwagi na niebezpieczny styl jazdy. Krewki baseballista uderzył mężczyznę w rękę. W wyniku ataku zniszczona została powłoka lakiernicza maski i lusterko Ibizy. Straty materialne oszacowano na kwotę 1500 zł. Teraz agresywny kierowca stanie przed sądem, gdzie odpowie za swoje czyny. Na naszych drogach coraz częściej dochodzi do podobnych incydentów. Podobne zdarzenia określane są mianem furii drogowej. Specjaliści radzą, abyśmy w obliczu ataku rozcieczonego kierowcy nie opuszczali pojazdu. Należy zamknąć wszystkie drzwi i okna, a następnie wezwać na pomoc odpowiednie służby. Policja poszukuje 16-letniego Jakuba, który w piątek 12 stycznia około godziny 19.30 oddalił się z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie i do dnia dzisiejszego nie powrócił do ośrodka. Chłopak ubrany był w szare spodnie dresowe z jasnymi kropkami, bluzę i jasne buty, miał też okulary w ciemnej oprawce. Wzrost około 160 cm, waga 70 kg, szczupła budowa ciała, włosy ciemne i krótkie, oczy szare, twarz trójkątna, uszy średnie, uzębienie pełne. Według wychowawców chłopak lubi podróżować i wiele wskazuje na to, że mógł podróżować środkami komunikacji miejskiej lub pociągami. Ktokolwiek widział chłopca lub ma informacje o miejscu jego pobytu, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. Wraz ze spadkiem temperatur i obfitymi opadami śniegu powrócił temat odśnieżania chodników. Zgodnie z prawem każdy chodnik i ścieżka rowerowa powinny być odśnieżone i odlodzone tak, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się i upadku dla przypadkowych przechodniów. Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zakład Usług Komunalnych rozpoczęły akcję Zima, w ramach której monitorują stan chodników i przejść w centrum miasta. W przypadku, gdy zauważymy nieodśnieżony chodnik w centrum miasta, który jest administrowany przez ZDM, możemy poinformować o tym koordynatora akcji pod numerem telefonu 607 606 225 oraz 607 584 607. W ramach swojej akcji Miejski Zakład Usług Komunalnych prowadzi odśnieżanie alejek i schodów w parkach, na placach i cmentarzach. Specjalnej uwagi wymagają także dachy, które muszą być odśnieżane i pozbawione sopli. Obie instytucje odpowiadają za chodniki i obiekty będące własnością miasta. W przypadku pozostałych chodników i dachów odpowiedzialność spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości prywatnych. Mamy ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników zabytków. Już jutro o godzinie 15 w Galerii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ulicy Strzody 10 odbędzie się finał konkursu San Pietro – Miejsce i Pamięć, połączony z wernisażem prac konkursowych. Konkurs jest efektem współpracy gliwickich architektów i konserwatorów zabytków z Wydziałem Budownictwa i Mechaniki Uniwersytetu w Cassino. Zniszczone w czasie II wojny światowej miasteczko San Pietro in fine jest od wielu lat mekką architektów i konserwatorów zabytków. Ten cenny historycznie, architektonicznie i kulturowo obszar stał się przedmiotem opracowania badawczego, konserwatorskiego i projektowego. To bezcenny materiał do badań i do nauki konserwatorskiego rzemiosła dla kolejnych pokoleń konserwatorów zabytków. Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Z okazji zbliżających się Dnia Babci, Dnia Dziadka, dzieci z Akademii Przedszkolaka zorganizowały specjalne jasełka, w trakcie których zaprezentowały swoim dziadkom i babciom specjalny program artystyczny. Na tak pięknym wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszej kamery, która wraz z Marianem Jabłońskim odwiedziła przedszkolaki z Akademii Przedszkolaków. Jak to jest być babcią, a potem prababcią? Wie pan co, jest to cudowne uczucie i piękne, bo to już jest moja piąta wnusia.
a ona jest pierwszą prawnusią. To już jest najcudowniejsze w naszym wieku. Babcia jest do kochania, czy jeszcze w jakiś sposób pomaga? Tak, ja ją wychowuję w tej chwili, bo mama jest za granicą. No, już wraca, ale bardzo, bardzo ją kocham i ja od pierwszego dnia chyba jest u mnie, mieszka ze mną. No i jestem bardzo, 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 bardzo szczęśliwą. Babcia na wagę złota. Zapraszamy na specjalny odcinek studia prasowego, którego premiera odbędzie się już dziś o godzinie 17:30. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.